Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałabym zaprezentować Wam alternatywne użycie naszych tuszy do zdobień watercolor. Są one dostępne w 5 kolorach. Tutaj mamy ich podstawowe wykorzystanie. Ja dzisiaj chciałabym pokazać Wam wzorek w postaci kolorowego serduszka właśnie z wykorzystaniem tuszy watercolor. To, co będzie potrzebne nam do dzisiejszego zdobienia, to cienki pędzelek. Ja tutaj mam z serii Nail Art Brush numer 00. Sugar Effect, czyli nasz żel do zdobień z firmy Ale Paznokcie. Alkohol izopropylowy w kieliszku już przygotowany. I nasza podstawa, czyli tips już pomalowany dwukrotnie czarnym kolorem z serii MollyLac Premium numer 18. Wykonamy teraz serduszko na czarnym kolorze przy pomocy żelu Sugar Effect. Cieniutkim pędzelkiem malujemy serduszko na samym środku tipsa. Zaznaczam, że czarny kolor nie jest pokryty żadnym topem, czyli maluję serduszko na warstwie dyspersyjnej koloru. Przygotowane serduszko utwardzamy 30 sekund w lampie. Ok, nasze serduszko jest już utwardzone. Teraz będziemy przystępować do wykonywania zdobień naszymi tuszami watercolor. Ja dzisiaj wykorzystam wszystkie kolory poza czarnym, czyli fioletowy, żółty, różowy i niebieski. To są numery 2, 1, 2, 3 i 4. Biorę kolor żółty. Odsączam nadmiar produktu kwaciku i stawiam delikatne kropki na naszym serduszku. Następnie cienkim pędzelkiem zamoczonym w alkoholu izopropylowym stawiam kolejne kropki na naszym tuszu, aby uzyskać efekt rozmycia. Ok. Kolejny kolor niebieski, numer 04. Odsączam na waciku nadmiar produktu i wykonujemy delikatne kropeczki na powierzchni naszego serduszka. Już możecie zaobserwować efekt, jaki powstaje. Aby go uwydatnić, uzyskać więcej rozmycia, maczamy pędzelek w alkoholu izopropylowym. Na tym niebieskim kolorze możecie zauważyć lepiej, jak działa na niego alkohol izopropylowy, jakie rozmycie powstaje. Kolejny kolor fioletowy numer 02. Powtarzamy czynność, odsączam pędzelek. Małą ilością produktu robimy kropeczki. Następnie pędzelek alkoholu. I rozmywamy. I ostatni kolor, różowy 01. Różowy jest najdelikatniejszy. Możemy też rozmywać kolory między sobą, aby uzyskać efekt takiego przejścia kolor w kolor. Ok, jeśli chcielibyśmy wzmocnić gdzieniegdzie efekt, możemy dodać tuszu. Możemy stworzyć za pomocą tych tuszy naprawdę wyjątkowe stylizacje. Jedyny ich minus jest to, że możemy się bawić nimi w kółko, ponieważ za każdym razem każde dotknięcie pędzelka tworzy nam zupełnie inny efekt. Zabawa nie ma końca. Ok, tak przygotowane serduszko zabezpieczamy doktorem topem, naszym rewelacyjnym i niezastąpionym topem, który jest mega odporny na zarysowania. Pokrywamy całą powierzchnię tipsa. Już widzimy, jak top uwydatnia nam jeszcze kolory tych tuszy. Ok, utwardzamy 60 sekund w lampie. Aby dodać naszej stylizacji trochę blasku, użyję tyrkoni w kolorze srebrnym i przykleję je na Jelly Structure Base z MollyLac. Bardzo często pytacie, na co przyklejamy cyrkonie. Ta baza sprawdza się idealnie. Do nakładania cyrkoni wykorzystam nasz woskowy ołówek. Utwardzamy 30 sekund w lampie. I zdobienie gotowe. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmikach.